i witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Tutaj Crypto Anonym TV i otwieramy nową serię wiadomości Short News, czyli jeszcze szybszego wydania szybkich wiadomości ze świata kryptowalut, finansów, ekonomii oraz tutaj szybkiej analizie. Dodatkowo przypomnę, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, nie jest to porada inwestycyjna, po nią musicie zgłosić się do odpowiednich osób. Witam Was 14 sierpnia 2022 roku, niedziela, koło godziny 18. I pyk, zaczynamy sobie. Bitcoin 24,5 tysiąca i jest praktycznie bez ruchu od wczoraj. Podobnie Ether 1985 jest 0,3% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Cały market 1,227,5 miliarda dolarów. Jest około 0,4% na plusie, 69,5 miliarda wolumenu i opłaty na sieci Ethereum około 20 GUEI. Czyli coś tutaj się dzieje w niedzielę. I przechodzimy sobie płynnie od razu do wiadomości. Wiadomości zaczynamy od Francji i Hiszpanii, gdzie inflacja jest na rekordowym poziomie od paru dekad. I stopa inflacji w Hiszpanii i Francji wyniosła odpowiednio 10,8% i 6,1%. Oznacza to skok do poziomów niewidzianych w tych krajach od prawie 4 dekad. Jednocześnie adopcja kryptowalut w obu państwach rośnie. Warto zauważyć też, że hiszpańskie władze uznały kryptowaluty za legalną formę inwestycji. Ciekawe, kiedy ludzie się obudzą i będą przechowywać większość swoich majątków właśnie na przykład w Bitcoinie. Przechodzimy sobie płynnie do kolejnej wiadomości. Aleksander Winik trafia do USA. Nie kwalifikuje się do zwolnienia za kaucją. Jest to programista, rzekomy właściciel i operator nieistniejącej już giełdy kryptowalut BTCE. Nie kwalifikuje się do zwolnienia za kaucją w Stanach Zjednoczonych. Odkąd niedawno został przeniesiony z Grecji. Rosjanin, który jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę za pośrednictwem nieistniejącej już platformy handlowej oraz inne przestępstwa, odrzuca amerykańskie oskarżenia. Tutaj jest podobno oskarżony aż o 4 miliardy dolarów. Odsiedział sobie 5 lat we Francji, a teraz USA bada sprawę, co zrobił w ich kraju. I lecimy dalej. Kopalnia kryptowalut, Cryptovault AS, norweska kopalnia BTC, przenosi swoją działalność do północnej części kraju. I tutaj chodzi oczywiście o kasę, czyli o koszty. Te energii elektrycznej są znacznie niższe w północnej części Norwegii niż w pozostałych regionach kraju. Dlatego kopalnia BTC jest skłonna przenieść tam swoją działalność. I tutaj warto zaznaczyć, że kopalnia korzysta z energii odnawialnej. 98% prądu pochodzi z energii wodnej. I następna wiadomość. Chiński potentat kryptowalutowy chce 3 miliardy dolarów za udziały w Huobi. I współzałożyciel Huobi chce się skeszować i sprzedać swój większościowy pakiet akcji za 3 miliardy dolarów. Transakcja może być największą w branży kryptograficznej. Międzynarodowi giganci chcą kupić udział tutaj w Huobi i tutaj dowiadujemy się, że jest to Justin Sun i firma FTX. I lecimy dalej. MailChimp zamyka drzwi dla zawartości krypto bez ostrzeżenia, czyli firma największa na świecie zajmująca się marketingiem e-mailowym zawiesiła swoje usługi dla twórców treści kryptograficznych. Bardzo dziwna sytuacja, pewnie ktoś im postawił takie warunki. Podobno chcą bronić tutaj nad różnymi cyberatakami i wstrzymują takie swoje usługi. I największy fundusz świata otworzył fundusz skupujący Bitcoina. To już słyszeliśmy w ostatnich newsach bardzo głośno. Największa informacja wywołująca bardzo mały wzrost ceny. To trzeba podkreślić, że nie mamy dużego wzrostu ceny, a naprawdę informacja jest bardzo duża. Oczywiście BlackRock już wcześniej swoje macki wykładał i tutaj już uważam, że jest na tym rynku o wiele dłużej, ale teraz oficjalnie największy fundusz świata zarządzający aktywami wartości ponad 8 bilionów, chyba 14 nawet, prywatny trust, który pozwolił instytucjonalnym inwestorom ze Stanów Zjednoczonych uzyskać bezpośrednią ekspozycję na cenę spod Bitcoina. I to jest bardzo ważna wiadomość. I przechodzimy sobie płynnie do Celsjusza, gdzie ich token wzrósł o 4000% w ciągu
ostatnich 2 miesięcy, a sieć Celsjusza jest zawieszona. I tutaj pogłoski o przejęciu Celsjusza przez Ripple, tutaj taki był napisany na Twitterze właśnie informacja, że Reuters raport podaje, że Celsius Network może zostać przejęte przez Ripple. Druga sprawa, że bardzo dużo shortów mamy na rynku i też no, jest typowy short squeeze, czyli osoby, które kupiły pozycje na spadki, a jednak te spadki zostały wyciągnięte w górę, muszą odkupić te coiny i oddać osobie, która pożyczała im, czyli giełdzie. I w takim przypadku cena nam jest wyciągana jeszcze wyżej. Dobra, przejdźmy sobie do analizy. Analizę zaczniemy sobie szybciutko, tylko 2 najważniejszych wskaźników, czyli przepływy. W ostatnich 24 godzinach z giełd wypłacono 5250 bitcoinów, na giełdy wpłacono 3151 Ethereum i wypłacono 1540 BNB. Dodatkowo z giełd zostało wyciągnięte 214 milionów dolarów w stabilnych walutach. To jest tutaj akurat na plus, tutaj na minus. I dodatkowo chciałem wam pokazać tutaj token Terminal. Bardzo ważny serwis, na którym możemy zobaczyć, ile zarabiają dane protokoły. Przy akumulacji altcoinów jest bardzo przydatny, żeby zobaczyć właśnie, czy dany protokół zarabia. Bo żeby coś rosło, wiadomo, na takim dzikim zachodzie jak kryptowaluty, to czasami rośnie irracjonalnie, ale w długim terminie giełda działa dobrze. W krótkim terminie giełdy są irracjonalne, ale w długim zawsze wygrywa ten, kto zarabia. I jak widzimy, Ethereum, wiadomo, prowadzi 1,8 miliarda, generuje. Na drugim miejscu jest OpenSea, 265 milionów, Didix 205 milionów i LuxRar jest 188 milionów. To jest bardzo ciekawe, bo jak sobie sprawdzimy tego LuxRara, to on ma największe niedowartościowanie. To jest cena do zysku P/E, to jest z głównej giełdy wskaźnik i on zazwyczaj mówi, przez ile lat musiałaby dany protokół, dana firma pracować, aby się odpracować, czyli ile lat musi minąć, aż ich zyski tak naprawdę wykupią ich samych. I tutaj widzimy 6,4 lata, czyli naprawdę to jest mały wskaźnik. Tutaj X2U2 4,5. Widzimy, że bardzo przewartościowane jest Trufi, SushiSwap i Ethereum Name Service i ENTS. Tu są po 30 około, mają wskaźniki. Na rynku giełdowym wskaźnik powyżej 15 to już jest naprawdę drogi. Od 10 do 15 jest średni, a poniżej 10 to są dobre. Wiadomo, to jest całkowicie inny rynek i tutaj mogą to przynosić całkowicie inne wartości, inaczej się przełożyć na zyski. Ale to jest taka ciekawostka, jeżeli ktoś inwestuje w altcoiny, warto sprawdzić, ile dany protokół zarabia i na podstawie tego też można podejmować jakieś decyzje. Pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. I dziękuję, że zostałeś ze mną na tych krótkich wiadomościach. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli widzisz sens w tym, co mówię, możesz zostawić subskrypcję. A jeżeli ci się nie podoba i zostawiasz łapkę w dół, no to warto by było chociaż napisać, bo pojawiają się łapki, a nie widzę komentarzy, co mógłbym zmienić. Tutaj co do dźwięku, to już nowy mikrofon jest w drodze, więc musimy jeszcze troszeczkę wytrzymać. Planowany czas dostawy wtorek, środa. Myślę, że dźwięk się wtedy o wiele bardziej poprawi, żeby też było dla was lepiej tego wszystkiego słuchać. Dobra, dzięki wielkie, trzymaj się i pamiętaj, zostań na rynku, bo teraz odchodzą tylko słabe ręce. Elo!